Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu, we mnie żyj. Zdrowuj. Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu, we mnie żyj. Kazań zapisało się o 100 ludzi. To jest masa ludzi. Do nowicjatu. Dlatego on musi się być wścieknięty i robi wszystko, żeby ja był zajęty. Rozumiecie? Zawalić mnie ilością pracy. Tego nie może moja terenia pojąć, że im przyjaciele pędzą SMS-em. Gdzie byłaś rano? Napisz to sobie na kartce. Spóźniłaś się, napisz te, pomóż, jak ja wyjdę. Daj mi na biurko, ja to ogłoszę rano. A nie 5 minut przed sąsiedą. Matka Boża w jednym z orędzi mówiła, jak była poniżana, co cierpiała. Przy wypełnieniu woli Bożej to było. Przedwczoraj, rozważając nasze orędzia, bo w tej chwili staram się codziennie mieć kontemplację, to jest tym świętym mi obowiązek, znalazłem orędzie Pana Jezusa z 15 września 2010 roku, by dopowiedzieć, w jakiej rzeczywistości funkcjonowała rodzina nazaretańska, a Matka Boża wszystko to oddawała Bogu jako wola Boża. Posłuchajcie. Pan Jezus mówi: posłuchaj mnie. Byłem niejednokrotnie fałszywie osądzany i zarzucano mi najgorsze rzeczy. Wy nie wiecie o wielu rzeczach, które zarzucano mnie, mojej matce, a także mojemu ojcu na ziemi. Mamy taką scenę, kiedy w Nazarecie Pan ogłasza, skąd ta mądrość u Niego. Co mówią ironiczni ludzie? Przecież my go znamy. To jest syn cieśli Józefa. Wiecie, jaka tam była pogarda? Pan tylko powiedział, tylko w swojej ojczyźnie może być lekceważony. Kiedy uwzględnimy teraz te słowa, wiecie, jak upokorzono wtedy w Nazarecie Pana Jezusa tymi słowami? Skąd u niego ta mądrość? To nie podziw dla mądrości, tylko z takiego głupiego ojca wychodzi, z takiej biednej rodziny i on ma mądrość? To słowo, to zapytanie, skąd ta mądrość, to nie dla podziwu, tylko tonacja do poniżenia. Myśmy sobie nie zdawali sprawy, ile zarzucano rzeczy Panu Jezusowi, Matce Bożej, Jego ojcu Józefowi. Znamy z orędzi Matki Bożej o znalezieniu Pana w świątyni. Matka nam mówi w opowiadaniach, co jej nawygadywała rodzina, jak ty wychowujesz swojego syna. Ile bury Pani Matka Boża chwyciła wtedy, szukając Jezusa. Nie żeby jej pomóc, tylko ty jesteś winna, że go nie ma przy tobie. Wiele cierpieliśmy odrzucenia i wzgardy, mówi Pan. Dzieci, tata, cieśla, Józef, czyli bezrobotny, który szuka pracy, najmuje się. W domu totalna bieda. Maria Waltorta mówi, że
kiedy Symeon był stary, Anna sprzedawała działkę po działce, żeby ratować zdrowie Joachima, przepraszam. Czyli żadnego gruntu nie było. Wy nie wiecie, co to jest wzgarda wobec tych, którzy nic nie mają. Co to jest odrzucenie. Nikt się nie pokłoni. Zwyzywają cię. Palcami pokazują. W takiej rzeczywistości społecznej funkcjonowała rodzina z Nazaretu. Wiele cierpiliśmy odrzucenia i wzgardy, ale moja matka zawsze upatrywała w tę wolę Bożą i poddawała się jej z pokorą. Dlatego ty, moje dziecko, nie broń się i nie tłumacz, kiedy ci to, co zarzucają, ale znoś to w pokorze, jednocząc się w tych cierpieniach ze mną i z moją matką. Znajdziesz ukojenie i radość cierpienia, jeżeli tylko zaczniesz go tam szukać. Nie szukaj zrozumienia u ludzi. Kto cię pojmie? Któż mógłby mnie pojąć? Któż mógł pojąć moją matkę? Dlatego, dzieci ukochane, wiem, że trudno wam jest pojąć moją rzeczywistość jako księdza, jako szaleńca, który mam mówić w rzeczach, jako tego, którego Bóg wybrał za odpowiedzialność, zaczynam nasze ostateczne, teraz dowódcę, jako dowódcę pustelni, jako zarządcę, jako szefa firmy, dzieci. W jednej osobie tyle haseł, dlatego każda wasza drobna nieuczciwość, ona zawsze tu wyjdzie, rozumiecie? Wyjdzie za pół roku, czy za rok, ale ona wyjdzie. Diabeł ją wtedy wypuści, kiedy będzie mu to potrzebne, żeby znowu mnie położyć na opadki i dzieci triumfować nade mną. W tych dniach walczyłem z jego wymiarem rzeczywistym w trzech bytach osobowych. Jak ktoś tak był na nabożeństwie wieczór, to może coś słyszał. Za plecami koło pieca, coś szukało. Nawet na to nie wpadniecie, że dzieje się bitwa. Dzisiaj kazanie zachęcające was, abyście wstępowali do nowicjatu i przyspieszali zakon. Mamy pomóc Matce Bożej w dziele uratowania świata i dzieci Zbawicielowi. Dziś jadąc samochodem, bo byłem z kierowcą, też sobie rozważałem. Pan Jezus dał taką cudowną lekcję o cierpieniu. Kiedy ty cierpisz, mówi Bóg Ojciec, mój syn doznaje ulgi w cierpieniu. Kiedy ty wspierasz się na nim, wówczas cierpi ci oboje. Kiedy ty jednak odrzucasz cierpienie, wówczas on zostaje zupełnie sam, i nie ma na kim się wesprzeć. I tam to orędzie dalej jest cudownie rozbudowane. Jeszcze było jedno, że Pan Bóg potrzebuje ciebie, do dzieła współodkupienia. Że on może sam zbawiać, ale potrzebuje ciebie.
byś i ty miał udział w Jego chwale. Jak to spokojnie znajdę, to wtedy to też Państwu pokażę, żeby zrozumieć. Jak Bóg cudownie nas prowadzi. Mój Panie, czas jest własnością Boga. My jesteśmy umiejscowieni w przestrzeni czasu, więc należymy też do Boga. I też jesteśmy Jego własnością. Wszystko, co istnieje na świecie, jest stworzone, jest Jego własnością. I wszystko ma być ukierunkowane w Jego zamiarze na Jego chwałę. To jest pryncypium fundamentalne Kościoła katolickiego. Każda inna optyka jest herezją. Bóg stworzył czas, aby poprzez Niego wprowadzić człowieka do nieskończoności. Nieskończoność to myślę życie wieczne, niebo. Bo czas jest skończony. Przed chwilką była 21:20. Już jej tego nie będzie nigdy w życiu. Ta godzina się już nie powtórzy nigdy. Ani ta dzisiejsza data. Każdemu człowiekowi dany jest tylko jeden czas i tylko jedno miejsce na ziemi. Choć czas jest niepodległy człowiekowi, czyli nie mamy na niego wpływu, zatrzymać go, wycofać do tyłu, przenieść się w przestrzeni, jest jednak sprzymierzeńcem i prowadzi do szczęścia. Nam nagadano, kiedy będziemy starzy, na ręcie, wtedy będziemy mieli dużo czasu i wszystko nadgonimy. Dzieci, dziś, kiedy jesteś, to jest największe kłamstwo. To jest największe kłamstwo, co wymyślił diabeł. Dziś masz 18 lat, 25, 40, to jest najszczęśliwszy twój czas, masz go najwięcej. Później, zanim się z łóżka ściągniesz, zanim zażyjesz lekarstwa, to upłynie pół dnia. W swej istocie każdy człowiek jest jedyny i niepowtarzalny. To znamy. Nie ma na świecie drugiej pani Basi czy pana Jaka. Nie ma. Nie ma podobnej duszy, rozumiecie? To termin bardzo konkretny. Człowiek jest jedyny i niepowtarzalny. Każda dusza ludzka jest niepodobna do innej i żadna żadnej nie zastąpi. W ciągu historii żadna dusza się nigdy nie powtórzy. To dziś ciebie i mnie Bóg umiejscowił w tym czasie do konkretnego dzieła, by zrealizować Jego wolę. Mówię wszystkim. To dzieło pięknie Bóg ukazał w drodze czasu ostatecznych. Są żertwy ofiarne, przygotowane. To jest życie zakonne, prowadzenie swojej duszy w Bogu. Życie zakonne w świecie, w małżeństwie, na uczelni, w szkole, w pracy, w wozie policyjnym. Bóg czyni fenomen nie do pojęcia w umysłu wielu dla człowieka. I mówi, że chce się posłużyć Tobą w Twoim czynnym, dynamicznym życiu, tylko że doda, że On z tego zrobi życie czynne, dynamiczne, kontemplacyjne. Zachowa Twój dynamizm, czynność, ruchliwość, a doda jeszcze swój wymiar, kontemplację. I mówi, że uczyni z Twojej pracy modlitwę, z Twojej nauki uczyni modlitwę, z Twojego gotowania uczyni modlitwę, ze sprzątania uczyni modlitwę. I nie mówi, że będziesz mniej pracował, czy mniej gotował, nie tyle samo, co się odbudował.
nie zmienia liczby dni, godzin, dniówki. Nie schodzisz z 8 na 6, czy z 10 na 7. Dlatego każdy z was jest w oczach Bożych obecnej przestrzeni czasu niepowtarzalny. Jeśli mówisz, że nie podołasz, żeś niegodny, to ci podpowiada szatan. Bo jeśli wejdziesz na tą drogę, Bóg ci pomoże. Podniesie cię. Da ci ogromną łaskę. Musisz wierzyć. Jutro niech pani Gatka zapisze to wam w formie ustnej opowieści świadectwa naszego człowieka. Jak uratował przez spowiedź człowieka? Czym się posłużył? Jak jechał samochodem 250 km do niego? Jak go wziął za rękę i zaprowadził do konfesjonału, wpychając do konfesjonału? I co się później działo? To jest opowiadanie z kategorii science fiction. Niemożliwe. Dzieci, możliwe. Dla Boga strata każdej duszy jest stratą stuprocentową. Matka Boża w orędziach prosi nas, pomóżcie im złe dusze. Ja wam, ukochane dzieci, które chcecie mnie słuchać, daję receptę. Nauczę wam żyć w Bogu i każdego dnia będziecie ratowali ludzi. Ja dziś dwa razy podczas modlitwy powtarzałem te słowa i mówiłem, Panie Boże, ale nie dzisiaj. Dzisiaj to przyszło. Ofiarowałem to Panu Bogu. Ale znacie, nie musiałem wam rąbnąć metodę wyłowania, bo ja nie widzę, nie uniosę tego systemu. Bo gdybym nie prosił, dlatego panie Zbysiu, rozpoczynam likwidację gospodarstwa. Jest jeden z pan współczynników. Witernia pana, to także to nie masz, koniec wady, panowie, dlatego że po prostu jesteście niszczycielami. Że tam jajka to chce kupić. Ja tego nie uniosę. Ten ja tego nie rozumiem. Hołubi pana Zbysia, a on dalej sobie pokazuje. To już koniec zabawy, dzieci. Po prostu nie da się. Podejmuję bardzo radykalne decyzje od 2 tygodni. Bo w ciągu 2 miesięcy dałem, wrzuciłem wszystkie siły na gospodarstwo. Rozumiecie? Panie Marysiu, nie funkcjonuje. Dalej oszukują. Nie, to nie da się. Chyba, że mi pan Jarek zagwarantuje, że mnie wysłucha, wiedzia się czynnym gospodarzem. Nie musisz ciężko się modlić, ma chorą rękę, ani oku. Poprawi gospodarstwo. To jest proste. Będziesz miał funkcję, no bo inaczej, coś, bo muszę, bo cię chcę mieć, rozumiesz? Chodź cię gonię. Ale ty to pokornie zrobisz. Zasada bardzo prosta. Nie wykonujesz. Choćby ci co mówiono, pytasz się mnie, jak to mam zrobić. Ja punkt po punkcie ci wyjaśnię. Nie dlatego, że mam widzimy się, tylko ja wiem, jak się zachowuje krowa, jak się zachowuje świnia, jeśli się tak poprowadzi, czy inaczej. Bo ja to już przeżył i o tym słyszał. I cokolwiek wykonasz, żeby tobie było wygodnie, zniszczy znasz. Tu są pewne prawidła, które muszą być tak, a nie inaczej, dzieci zachowane. Rano przy śniadaniu otwarłem modlitwę. Dziękuję ci, Jezu. Uratuj te dusze, a ja z radością wykonam to, o co mnie dla niej prosisz. Powiedział mu tylko, panie, nie dzisiaj. Nie dzisiaj.
przyjechałem przy tym tą samolicę. Miałem gdzie rozważanie. Zachowuj to wszystko, bo jeśli to powiesz o cierpieniu innym, to ty mnie nie potrzebujesz. Ale ja mówię, Boże, ale ja im muszę powiedzieć, bo oni nic nie wykonują, nie, za chwilę ja będzie popuszczalni. Więc dzisiaj podejmuję decyzję likwidacji gospodarstwa. Chyba, że pan Jaruś jeszcze to potrafi uratować. Bo na panu Zbysiu nie można tego już opierać. On już tego nie wykonał. Określiłem wam, bo kiedyś to jest wczesny Gomułka. Po prostu to jest potomek komunizmu, dla którego nie istnieje własny interes ukraść i zakombinować. Tak, taki system. To jest, tak, to są ludzie, którzy są zniszczeni. Ty tego nie nauczysz tego pracy, ani czasu u siebie. No i dzieci przyszło. Dlatego ja dziś prawdopodobnie tej duszy nie uratowałem. Rozumiecie? Kolejna dusza stracona przeze mnie. Każda dusza jest formą Bożego tchnienia ukształtowaną w wieczności. Tylko Bóg zna je wszystkie, pragnie ich i zna obecne i utracone szczęście każdej duszy, przyszłe i zaprzepaszczone. I w tych orędziach przychodzi Matka Boża i prosi: pomóżcie mi. Daję receptę na naszą przemianę. Również i współcześnie Bóg przyzywa człowieka do jego przyszłego szczęścia, jakim jest niebo i obcowanie z Bogiem. Dopókiście mnie nie znali, to byliście przeszczęśliwi, bo mieliście koncepcję: za zbawienie dusz jest odpowiedzialny ksiądz. Dziś pan Andrzej pięknie to powiedział, że wczoraj zrozumiał, że jesteśmy i my, ja świecki, też jestem odpowiedzialny za zbawienie dusz, bo każdy z nas w łasce powołania do wiary świętej, katolickiej, otrzymał w zanadrze grupę dusz, przez które przez ciebie on chce zbawić. Interwencja nieba przez Matkę Bożą, przez naszą regułę mariańską, 11 reguł Matki Życia, jest wołaniem: Panie Romku, pomóż mi. Pani Bożeno, pomóż mi zbawiać ludzi. Dziś daje się słyszeć wołanie Boga: zbawiaj duszę wraz ze mną. Weź Jezusa, mojego Syna, na krzyżu i zbawiaj duszę. Jezus jest Twój. Jego ofiara jest Twoja. Ja jestem Twój. Moja łaska należy do Ciebie. Przyjmij obfitość darów i zdobądź dla mnie cały świat. Bo dałem Ci mojego Syna, aby był Twoim mieczem przeciwko wszelkiemu złu. Przyjmij go jako Twoją tarczę i moc i walcz dla mnie, mówi Bóg Ojciec. Jezus uczyni wszystko, aby ratować duszę. Weź go i zwyciężaj jego mocą. Wbij jego zwycięski krzyż pomiędzy tych, którzy żyją w ciemności. Wiecie, jaka nas czeka teraz walka o protestantów?
tu słów, wczoraj mojego wykładu, to wie po świętym Pawle, że protestanci są ostatnimi chrześcijanami, którzy wejdą do Królestwa Bożego. Zdajecie sobie, na jakiej krawędzi stoi ten ruch religijny? Teraz zdajecie sobie dramat Kościoła, który wziął protestantów jako rzeczoznawców na sobór i dokumenty soborowe oni przeglądali i to wykreślali, tam zatwierdzali. Ich wzięto do reformy liturgii mszy świętej. Od nich otrzymali placet. Ten styl liturgii, który tu macie, Pawłowy, on nam odpowiada. Jaki macie efekt? W ciągu 50 lat padła katolicka Europa, rozumiecie? I Kościół katolicki, tak zwany heretycki ruch ekumeniczny, buduje w oparciu o ostatni ruch chrześcijański, wielki, mistycznym ciele chrześcijaństwa. Kapujecie? Jak musi być Kościół zatruty? I na rzecz tej grupy, która na końcu protestantów wejdzie do Królestwa Bożego, Kościół z nimi prowadzi dialog i remontuje swój Kościół. Co to znaczy? Że my spadamy na tą pozycję i prawdopodobnie z kim stajesz, takim się przestajesz, będziesz jeszcze niżej niego. Czy wy rozumiecie to, co mi Bóg dał poznać? Ja staję przed dylematem tworzenia wielkiej książki Fundament, a ja 2 miesiące nie jestem w stanie uformować gospodarstwa. Ten wylatuje, następny na wylocie, wydajesz polecenia barwowego, ten nic nie wykonuje, wiem, nie zgodzi? I robią posunięcia, które w tej chwili zagrażają bytu pustelni. Od wczoraj płonie. Znowu płonie. Bóg mi dał poznać metodę walki. Ja mam to uruchomić, a nie, panie Zbysiu, jak trzeba karmić krowę. Napiszesz mu na kartce, na ścianie, robi odwrotnie wszystko. Poświęciłem 2 tygodnie, żeby uratować gospodarstwo. Pani Bożenko, dziś mam dramat. Wie Pani, o co chodzi? Praca, nauczanie. Wszystko wydawało się mi, że już trybi. Że poustawiane. Wszystkie stare gnoje wychodzą. Jeden po drugim. Bo wprowadziłem paru młodych, moich najbardziej zaufanych. Ten odcinek uratowany, ale na tamtym jeszcze diabeł po nas siadział, tyle pali. Tego nie idzie wyrwać. Dzieci, mnie Bóg kazał wbić zwycięski krzyż Chrystusa między tych, którzy żyją w ciemności. Rozumiecie? Protestanci żyją w ogromnej ciemności, a ty w zwykłej kwestii nie chcesz mnie słuchać. Kiedy cię proszę, 2 godziny przed mszą świętą, nie podchodź do mnie, bo ja mam inaczej nastawiony umysł. Jedno zdarzenie rozwala cały system. Bo się uruchamia człowieczeństwo. Do sfery ducha jest tak ciężko dojść, a jak wejdziesz, to wy jak diabły wścieknięte mnie atakujecie, żebym wrócił do ciała. I poszedł ze sprawami na mszę świętą. Które się palą, które muszę rozwiązać, a jestem tu. Dlatego wiecie, ile przed nami jest pracy? Ta audycja. Ja nie chciałem wchodzić w protestantyzm. Przygotowałem się. Mam nagromadzone fiszki. Teraz wchodzę. Będę wam pokazywał, w jakich ciemnościach funkcjonują protestanci. Dzieci, musimy ich, panie Romku, uratować. Wie pan, o co chodzi? Nie poniżyć. Wy za mnie módlcie, bym pokazywał przekręt ciemności, ale żeby oni widzieli w tym moją miłość. Bo inaczej nie wrócą na łono Kościoła. Zdajecie sobie sprawę, że protestantyzm to nie religia, to ruch religijny? Zdajecie sobie sprawę, że
protestanci będą ostatnimi, którzy wejdą do Królestwa Bożego? I są warunki, jeśli nie byli bogobojnymi ludźmi sumienia, nie wejdą do czyśćca. Większość dziś protestantów, mówi święty Paweł, są to ludzie niebogobojni, czyli wszyscy idą gdzie? Do piekła, na naszych oczach. Dzieci, ja to wiem, mam dowody teologiczne o obronie tej tezy. Na czym polega bitwa? Zabrać księdza Natanka od fundamentu i wprowadzić do pana Zbysia, który codziennie coś innego wymyśli i ci oszukuje. Byś się tylko zajął krową i odchodami polskimi. Mamy gwarancję nieba, ale ona sama nie przyjdzie, jeśli my w to nie weźmiemy, w tym nie weźmiemy udziału. Wbij jego zwycięski krzyż pomiędzy tych, którzy żyją w ciemności. Pochwalę się mam świadectwem wiary, bo dziś kupuję taki kominek nieduży, 12 godzina. Trzech pracowników, jeden nie wiedziałem, że głuchy, patrzę, krzyż jest. Mówię, państwo, przerwę pracę. Odmówi Anioł Pański. Bo jest u was krzyż jest. Dzieci uklęknąłe i modlimy się. Oni wpadali od razu, ładnie, siedzieli w biurku, wsadzali wszystko. Zanim się do zrobasiek, zaczęli otwierać usta. Za miesiąc jak pojadę, to im zawiozę regułę mariańską na jednemu, temu dam drogę krzyżową, temu dam jakieś każdą, rozumiecie, i odjadę. Bo już się odzwali, skąd ksiądz jest, to tak, że już jest temat, że za miesiąc przyjadę i zaszyję coś. Albo tam pojedzie pan Grzesiu, bo ma misję i zostawi ślad po mnie. Posłuchajcie, co mówi Pan Jezus. Wbij jego Bóg Ojciec, wbij Jezusa zwycięski krzyż pomiędzy tych, którzy żyją w ciemności. Jezus ich oświeci łaską swoich przebitych rąk i nóg. Ale ty musisz bić tam krzyż. Czy to państwo rozumiecie? Mnie łatwiej byłoby myśleć, milczeć i nie ruszać kwestii protestantów w tych wykładach. Efekt jest piorunujący. Od razu atakują na szliforach, wyciągają listy biskupów, episkopatu o mnie wszędzie. Bo się okazuje, że tylko na jednym forum było wczoraj 30 tysięcy wejść. Na jednym, a gdzie inne? Więc przecież nie śpi. Ale ja zakładam, że w tym jest moja miłość i wsadzony krzyż Chrystusa. Resztę zrobi Bóg, nie ja, rozumiecie? Ktoś musi im powiedzieć, wy nie jesteście religią. Wy jesteście ruchem religijnym, dla których Biblia nie jest żadnym zwornikiem. Bo wszystkie wasze odłamy interpretują to tak odwrotnie, jesteście tak sprzeczni, że nie ma jednego... Biblia dla was, protestantów, nie jest światłem. Bo waszych wspólnot chrześcijańskich jest 500, a sekt pośród was 3000. Czy państwo rozumiecie ten problem? Ktoś musi dać światło. Nam nagadali, że dla nich jest źródłem jest pismo, kłamstwo. Biblia dla nich jest miejscem podziału i coraz nowszych pączkowań, bo utracili światło, nie są podłączeni pod Ducha Świętego, więc tworzą historyjki, rozumiecie? Tam, gdzie nie ma Ducha Świętego, rodzą się bezstre podziały. A wam mówią, że mają ruch charyzmatyczny, Duchu Świętym i wy w to wchodzicie, rozumiecie? Wszystko do rozwala Kościół. Czy rozumiecie, jak jest pryt działania diabła? Sami rozdzieleni na tysiące wspólnot, a będą wam mówili o jedności w Duchu Świętym. Jaka jedność? Dzieci! To jest jedno wielkie kłamstwo i zamęt. Bóg zachęcając nas do tego prowadzenia nas przez Maryję, przez życie zakonne, nowicjat mówi, otrzymasz pomoc pewną
i niezawodną. Jutro dam to świadectwo naszego człowieka. Jaką człowiek prosty, zwykły otrzymuje pewność i moc od Boga. Daję Ci dziś mojego Syna. Bo skoro Matka Boża chce nam nauczyć życia nazaretańskiego, a życie nazaretańskie to jest życie w Bogu, w Jezusie, więc my chcemy dostać taką łaskę. On będzie w Tobie służył zbawieniu, w Tobie służył zbawieniu wszystkich ludzi. Nie cofnie się przed niczym. On będzie Twoją odwagą, siłą, On będzie zwycięstwem. Daję Ci mojego ukochanego Syna, aby w Tobie cierpiał i zbawiał. Nie Tobie każe zbawiać cały świat, ale mojemu Synowi, którego wysyłam do Twojego serca, aby mi służył. Otwórz się. Przyjmij Go, bo jest moim posłusznym sługą, który zbawi cały świat. Bóg Ojciec chce przez Ciebie zbawiać ludzi. Musicie się ruszyć. Do wszystkich nowicjuszy wołam o ukochane stworzenie, o twardym karku i o powolnym działaniu. Ruszcie się. Przyspieszcie kroku. Bo dziesiątki tysięcy ludzi codziennie na waszych oczach idzie do piekła i wy tego nie czujecie i nie widzicie, to znaczy, że nie macie duszy katolickiej. Amen. Tych kazań jeszcze będzie ci kilka, bo widzę, jakie jest poruszenie. W czasie kazań zapisało się was 100 nowicjatów, to pozwólcie, że będę jeszcze to rozpalone żelazo tłukł, aby jeszcze was przyszło więcej. Bitwa jest przeogromna. Przyszła mi jeszcze myśl, ale tu nie mam brygarza, bo bym wam pokazał. Może znajdę, co dziś zaznaczyłem sobie w brygarzu w aucie. Pierwszy dzień. Poniedziałek. Pan Andrzej zaczeka. Niech to pani Agatka później też dołoży do tego kazania. Dzieci piorunujące teksty psalmu. Niedziela. Już jestem. Mam poniedziałek. To było wszystko po lewej stronie. Jest. Ty, który mnie dźwigasz, podam, który to jest psalm. Jest to psalm, moi drodzy, 9. Ty, który mnie dźwigasz spod bram śmierci, bym głosił całą Twoją chwałę w bramach, które Syjonu. Dzieci, myśmy wszyscy byli w bramach śmierci. I Bóg powołał nas. I radował się Twoją pomocą. Bo to dziś Bóg mówił. Ja czytałem ten psalm, mam go skreślanego. A dalej. Poganie wpadli do dołu, który sam kopali. Hitler z Niemcy wpadli. Komunizm, wszystko to kopali. Wydawało się, że Bóg ją twierdza. Wszystko jest zniweczone. Dzieła w sidle przez nich ukrytym, noga ich uwięzła. To będzie z Europą, to będzie z Unią. To samo będzie z Ameryką, dzieci. Nie ma Boga, nie ma szans. Pan się objawił i sąd przeprowadził. W dzieła rąk swoich uwikłał się grzesznik. Niech precz odejdą grzeszni do krainy umarłych. Wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. Dzieci, precz. W Piśmie Świętym to jest klątwa. Narody, które zapomniały o Bogu, pójdą do krainy umarłych.
kiedy znasz klucz do uratowania świata, intronizacja Jezusa na króla poszczególnych narodów, dzieci, jak czytasz te psalmy, to ci wnętrze rozrywa, bo dobrze wiesz, że które narody tego nie zrobią, znikną z mapy świata. Jak im to powiedzieć? Jak trafić do umysłów naszych przełożonych? Gdyż ubogi nigdy nie zapomni o mnie. A ufność nieszczęśliwych nie zawiedzie na wieki. Powstań, Panie, by nie zwyciężył człowiek. My jesteśmy na etapie reformy Kościoła, która nazywa się zwycięstwo człowieka. W Kościele katolickim dziś zwycięża człowiek, nie Bóg, rozumiecie? Psalmista! 3000 prawie lat temu woła: powstań, Panie, by nie zwyciężył człowiek. Osądź narody przed Twoim obliczem. Przyjmij ich, Panie. Przejmij ich, Panie, bojaźnią. Niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi. My na razie jesteśmy na etapie, że jesteśmy bóstwami. Jednokim ważnym idąc do Kościoła. Radzę lekturę 9 psalmu pod kątem tego, co dziś nam Pan Jezus mówił w tych wiciach rekrutacyjnych. Teraz już wołamy do Boga.